Witamy Państwa w kolejnej rozmowie przedwyborczej. Obok mnie Andrzej Andrysiak, Gazeta Radomoszańska. Dzień dobry. A naprzeciwko nas pani Anita Sowińska, liderka listy Lewicy w okręgu 10. Dzień dobry Państwu. I Krzysztof Cieciura, ostatni na liście Prawa i Sprawiedliwości, również w okręgu 10. Witam Pana, witam Państwa. Drodzy Państwo, dlaczego trzeba na Was zagłosować? Dlaczego chcielibyście, żeby na Was głosować? Tak w dwóch zdaniach. Pani, to bardzo prosimy. Dlatego, że Lewica pokazuje przyszłość. Lewica pokazuje kompleksowy program, jak możemy zmienić Polskę, tak żeby ona służyła nie tylko nam tutaj w tym momencie, ale również naszym dzieciom i wnukom. My pokazujemy wszystkie aspekty i podchodzimy do zmian systemowo. To są obszary takie jak ekologia, której niestety, ale PiS praktycznie nie ma. To jest ochrona zdrowia, która od lat wymaga reform i które nie są robione. To jest edukacja, która owszem była reforma, ale reforma się nie udała. To jest w końcu praworządność, która też miała swoją reformę, ale również tak naprawdę został zrobiony taki bałagan prawny, który trzeba po prostu naprawić, a także inne obszary, które wymagają zmian, na przykład mieszkania, które okazały się porażką w trakcie. O programach będziemy sobie za chwilę rozmawiać. Panie Krzysztofie, a czemu na PiS warto zagłosować? Czemu na Was oddać głos? Warto głosować na tą opcję sceny politycznej, która okazała się wiarygodna, która jest formacją, która realizuje, jest pierwszą formacją po 1989 roku, która realnie realizuje swoje obietnice wyborcze, która stawia na rozwój gospodarczy. Dzisiaj jesteśmy liderem w rozwoju gospodarczym, która stawia na rzeczywistą, realną reformę państwa wielowymiarową, bo i tutaj mamy na myśli kwestie gospodarcze i kwestie ekologiczne, służby zdrowia, wielu innych, infrastrukturalną. Tylko przypomnę, że w samym województwie łódzkim przeznaczamy 6 miliardów złotych na inwestycje infrastrukturalne. Takiej kwoty nie było w ostatnich latach i tą kwotę będziemy realizować. Idziemy do wyborów, bo wierzymy w to, że polski model gospodarczy może przynieść nam sukces, może nam przynieść dobrobyt, a jednocześnie nie chcemy rewolucji obyczajowej, nie chcemy rewolucji związanej z różnymi sprawami światopoglądowymi. Chcemy rzeczowo, sensownie rozmawiać na temat przyszłości Polski i mamy taki program. Jesteśmy partią, która jako jedyna w zasadzie... Jeżeli mogę się odnieść. Ta rozmowa nie zagłuszy właśnie tego głosu innych osób na temat światopoglądu? Nie, wydaje mi się, że tutaj w Polsce nie mamy problemu z tym, żeby ktoś mógł wypowiadać się na jakiś temat i miał prawo do tego, i ma zresztą prawo do tego, żeby swoje wartości promować, i z tym nie mamy żadnego problemu. Trochę większym problemem jest, kiedy ktoś tym w trakcie debaty o światopoglądzie narzuca swoje wartości innym. Mam tu na myśli... W jaki sposób można narzucić w rozmowie wartości innym? Znaczy, to rzeczywiście jest trudne, ale zdarza się. Mam tu na myśli chociażby organizowane przez Państwa marsze równości, które miały miejsce w Polsce. No, mi się absolutnie nie podoba to, że widzę na tych marszach ludzi, którzy profanują msze święte, którzy profanują symbole religijne. W Gdańsku się odbył Marsz Równości i tak nie było. Tak, to jest akurat pozytywny przykład i ja nie mam nic przeciwko do tego, żeby w takim charakterze te marsze się odbywały, ale jeśli widzę gołych facetów w skórzanej bieliźnie wokół dzieci, naprawdę to wywołuje mój sprzeciw i nie chciałbym, żebyśmy w tym kierunku... Z Państwa ust padło tutaj słowo ekologia. Jedno krótkie pytanie na początek. Czy efekt cieplarniany to jest efekt działalności człowieka, czy nie? Proste pytanie. Do mnie tak, pytanie. Oczywiście, że tak, i to jest naukowo udowodnione. I tutaj nie ma z czym dyskutować. Ja jestem bardzo dumna z tego, że również tutaj młodzież, tutaj radomszczańska zorganizowała marsz, znaczy młodzieżowy strajk klimatyczny. Również w nim uczestniczyłam, byłam wzruszona mądrością tej młodzieży, a jednocześnie czuję naszą odpowiedzialność nas, dorosłych, za to, jaki świat tej młodzieży pozostawiamy. I jeszcze pan Cieciura. Oczywiście, to człowiek wszedł w naturę i to człowiek emituje szkodliwe substancje i to człowiek musi je maksymalnie eliminować. Aczkolwiek w kontekście, bo rozumiem, że rozmawiamy o energetyce w Polsce, czy do tego będziemy dążyć, musimy to robić zachowując nasze interesy gospodarcze, społeczne również. Musimy ograniczać emisje, aczkolwiek przypomnę, że Polska no, nie jest największym emitentem CO2 na świecie, czy nawet w Europie. Największym emitentem CO2 są chociażby
chociażby Niemcy, albo dzisiaj doczytałem, że same Chiny emitują więcej CO2 niż cała Europa. Więc tutaj mamy, tutaj rzeczywiście mamy problem globalny. To było to pytanie teoretyczne, a teraz pytanie praktyczne. W kontekście efektu cieplarnianego, co państwo mają, jaki państwo mają pomysł na kopalnię Bełchatów, czyli największego truciciela CO2 w Europie, który emituje rocznie tyle, co 6,5 miliona samochodów? Konkretny pomysł, co z tą kopalnią zrobić, elektrownią. Może teraz odwrócimy kolejne pytanie i pan Krzysztof zacznie. Elektrownia Bełchatów jest jednym z podstawowych miejsc zatrudnienia tutaj w regionie. I ta emisja, która ma miejsce, jest na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o zabezpieczenie, jeśli chodzi o różnego rodzaju filtry, które tam są zastosowane. Trzeba podkreślić, że wykorzystanie węgla spada tam z roku na rok z naturalnych przyczyn. Ten węgiel jest wydobywany i ta emisja jest redukowana z każdym rokiem. Inną sprawą jest to, że my nie jesteśmy w stanie zamknąć elektrowni Bełchatów w najbliższym czasie, ponieważ to byłaby katastrofa energetyczna dla Polski. I to nie jest nasz interes, aby w tym momencie to robić. No, są różne sposoby. Musimy na pewno zwiększać różnorodność w miksie energetycznym, która powoli, ale rośnie. Rzeczywiście musimy wykorzystywać odnawialne źródła energii. Musimy stawiać na zieloną energię w postaci chociażby fotowoltaiki, czy biomasy, czy innych możliwości produkcji energii. Aczkolwiek musimy to zrobić w sposób spokojny, zrównoważony, uwzględniający interesy różnych grup, które również pracują w elektrowni. Nie da się na ten moment do 2030 roku wyeliminować węgla w Polsce. Mało tego, bo tutaj państwo Tylko dokończę myśl, bo państwo jako lewica odnosi się często do przykładu Niemiec. No, Niemcy są w tym momencie największym trucicielem w Europie i zużywają najwięcej węgla kamiennego, czyli tego najbardziej trującego. To nie my mamy największy problem, to na przykład Niemcy mają największy problem. I tam szukajmy przyczyn efektu cieplarnianego na świecie. Wróćmy do PGE, do Bełchatowa. Pomysł na Bełchatów. To, co pan mówi, to nie jest oparte na faktach naukowych i przede wszystkim elektrownia Bełchatów jest największym emitentem CO2 w Europie i również emituje na przykład rtęć, 3 tony rtęci, która nas truje, która jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia, również dla płodów, a także powoduje raka, niepłodność, a także wpływa na rozwój płodu i o tym państwo nie mówią. Natomiast, proszę mnie nie przerywać. Natomiast państwo nie mówią tak naprawdę mieszkańcom Bełchatowa i pracownikom tam mieszkającym, że węgla brunatnego wystarczy tylko na 15 lat. Nie macie odwagi powiedzieć tym ludziom. Lewica ma konkretny program na to, ponieważ my stawiamy na odnawialne źródła energii. To, co państwo ubierają w piękne słówka, ale tak naprawdę nie świadczą o tym żadne czyny, ponieważ ponieważ udział w odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym to jest raptem tylko 13% i on spada. To, co państwo robią z polską energetyką, to jest po prostu nieodpowiedzialna polityka, która szkodzi nie tylko pracownikom Bełchatowa, ale również wszystkim. Państwo proponujecie? Co z Bełchatowa? Co proponujecie? Zamykamy Bełchatów, tak? My proponujemy... Nie. Zamknięcie Bełchatowa. Nie. My proponujemy... Na 15 lat wystarczy tam węgla. I przez te 15 lat będzie... Wie pani, że rozmawiamy o Złoczewie i tam w te kierunki Dokładnie pan wie, że odkrywka w Złoczewie jest kompletnie nieopłacalna i państwo nie podejmują tego wyzwania. My proponujemy to, co proponujemy dla Bełchatowa, to jest taki hub technologiczny. Tam chcemy stworzyć nowe miejsca pracy dla odnawialnych źródeł energii, dla innowacji, dla sztucznej inteligencji. Chcemy to zrobić tak, żeby za 10-20 lat ci młodzi ludzie mieli gdzie pracować. Państwo chcą po prostu wykończyć mieszkańców Bełchatowa. I to, co my mówimy, również podchodzimy do tego systemowo. Chcemy przede wszystkim wybudować pociąg pomiędzy Bełchatowem a Łodzią również, o czym również państwo nie mówią, ponieważ potrzebny jest rozwój całego tego regionu.
Natomiast państwo nie mają odwagi powiedzieć tym ludziom wprost, że za 10-15 lat nie będą mieli pracy. I niech pan sobie spojrzy na Bytom. To jest miasto obecnie upadłe. I właśnie dlatego jest upadłe, że politykom zabrakło odwagi i myślenia o tej gospodarce przestrzennej, której niby jest pan ekspertem. Prosimy jedno zdanie ad vocem i przechodzimy dalej. Nie jesteśmy na wiecu politycznym, nie ma przed nami tłumów, nie trzeba takich tutaj, są przed telewizorami, bo nie ma sensu tutaj tak manipulować faktami. My na co dzień rozmawiamy w Bełchatowie na temat przyszłości Bełchatowa. Ja osobiście chociażby wczoraj Rozmawiacie, ale nie robicie. Rozmawiać można pani, długo. Wie pani, no w 5 minut nie wykopiemy Złoczewa. I to tak jak pani wskazała, są dosyć duże decyzje. I faktycznie doskonale wiemy i w Bełchatowie wszyscy wiedzą o tym, jaką mamy perspektywę czasową. I przepraszam, ale rozmawiamy na co dzień. Niedawno był Dzień Energetyka, ja na przykład wczoraj spotkałem się ze związkami zawodowymi. Są inne szeregi innych spotkań, także ta debata trwa. Jeśli pani w niej nie bierze udziału i pani nie wie o tym, co się tam dzieje, ale proszę mi dać dokończyć i mi nie przerywać, bo ja pani starałem się nie przerywać. Także ta debata trwa, zapraszamy do wzięcia w niej udziału i następne spotkanie, jakie będzie miało miejsce, to panią również zaproszę, żeby pani wiedziała o tym, jak wygląda debata o przyszłości energetycznej w Bełchatowie. Bardzo dziękuję. Bełchatów, chociaż to rzeczywiście największy pracodawca w regionie, 11 tysięcy osób i nie ukrywamy, problem rozwiązania, znaczy konieczność rozwiązania tego problemu lada moment się pojawi. Zostawiamy energetykę, idziemy w inny, równie ważny i ciekawy dział. Ja przeglądałem programy, tak Prawej Sprawiedliwości, jak i Lewicy. I wiecie państwo, że 80% tych programów jest prawie takie samo? A ja panu powiem, jaka jest różnica. To jest różnica taka, jak, bo rzeczywiście Lewica tak naprawdę wiosna już w lutym przedstawiła swój program. I na przykład mieliśmy w programie połączenia autobusowe do każdej gminy. Potem za miesiąc PiS to skopiował. To bardzo podobne było wyrównanie płac kobiet i mężczyzn. Potem PiS to skopiował. To jest przykład. Dobrze, również były płace minimalne, PiS to skopiował. Natomiast różnica jest taka, że to jest. To jest 300 zł. Nie, to nie chodzi o różnicę 300 czy 200 zł. To chodzi o to, że my mamy swoich analityków i mamy swoich ekspertów. My to policzyliśmy i wiemy, jak to zrobić systemowo. Natomiast PiS tylko zagląda do kartkówki naszego dobrego ucznia i ściąga, ale tak naprawdę nie wie, jak to zrobić. I dlaczego to mówię? Dlatego, że jeżeli państwo spojrzą na te 4 lata działalności PiS, to co tak naprawdę PiS zrobił? Zrobił 500+, które tak naprawdę nie podniosło dzietności, ale okej, ja popieram ten program. I obniżyło wiek emerytalny. Co więcej zrobiło? Jaka jedna zmiana systemowa została zrobiona? Żadna, proszę państwa. Praworządność jest zepsuta, to za co się wzięli. Edukacja jest zepsuta, to za co się wzięli. Ochrona zdrowia jest w ogóle nieruszona. Po prostu PiS nie ma kompetencji do zmian systemowych. Po prostu. I taka jest różnica między lewicą a prawicą. Tak. To w trzech zdaniach to, co zrobiliście. Panie redaktorze, niewątpliwie, gdyby nie wiosna i lewica... Niewątpliwie, gdyby nie lewica i nie wiosna Roberta Biedronia, nie byłoby programu PiS-u dzisiaj. Nie no, rozmawiajmy poważnie, można bo... Można wykorzystać potem. O, na przykład. Nie no, rozmawiajmy poważnie o faktach, o konkretach, a nie o tutaj marketingu politycznym, który tutaj pani prezentuje. Program PiS-u był pierwszym programem... Te programy rzeczywiście są do siebie podobne, dlatego o tym mówię, a kto z kogo skopiował... Ale w ogóle zwróćmy uwagę na to, że mamy pierwszą w sumie debatę, czy kampanię wyborczą chyba po 89, która jest naprawdę na wysokim poziomie merytorycznym. I my się zbieramy o punkty programowe. Dzięki Lewicy. Faktycz, wszystko tylko i wyłącznie dzięki wam. Tylko i wyłącznie dzięki wam. Bo rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica narzuciła zupełnie inny sposób rozmowy o polityce. Czyli najpierw obiecujemy i 4 lata temu, ja pamiętam tą kampanię wyborczą sprzed 4 lat, kiedy były różnego rodzaju postulaty, wnioski, które były realizowane. Czyste 500+, cała masa innych programów i dzisiaj realizujemy te programy. Realizujemy 500+, realizujemy program Czyste Powietrze z Mieszkaniem Plus, jest to czyste powietrze również jest porażką. Dlatego my, mając świadomość tego, że nie wszystko da się zrobić naraz, od razu, szybko, czyli teraz. Nic. No co pani opowiada? No przepraszam. Ja bym mógł na pani Fundusz Dróg Samorządowych, Maluch Plus, 500+, 300+, pakiet dla małych, średnich przedsiębiorców, wszystkie te reformy, niech się pani do tego odniesie. Zatrzymajmy się przy zmianach systemowych.
systemowych, bo Państwo tutaj też o tym wspominali. Tak naprawdę od 19 lat w Polsce się reformuje służbę zdrowia i mają Państwo propozycje w swoich programach, partie mają propozycje, ale chciałem zadać inne pytanie. Co takiego jest w polskim państwie, jaki tu jest gen albo jaki tu jest problem, że ono przez 19 lat zarządów SLD, Platformy Obywatelskiej, PiS-u nie było sobie w stanie z tym problemem poradzić? Nie, znaczy, ja mogę zacząć. Ja myślę, że w ogóle polska polityka choruje na krótkowzroczność. I to jest między innymi ten powód, dla którego ja idę do polityki, ponieważ widzę, że politycy myślą tylko w perspektywie 4 lat. Czyli od wyborów do wyborów. To jest długa perspektywa. To nie jest długa perspektywa. Jeżeli chodzi o zmiany systemowe, na przykład w ochronie zdrowia, potrzebne są planowanie w dłuższej perspektywie i również pewna stabilność, pewne znalezienie kompromisu również między partiami do tego, że ta reforma musi zostać zrobiona i w tym kierunku. Niestety, ale u nas jest tak, że nawet jeżeli są robione jakieś zmiany w jakimś kierunku, to przychodzi następna ekipa i burzy cały ten porządek. To nie może tak być. I są pewne zmiany, takie jak ochrona zdrowia właśnie, która wymaga reform i wymaga dofinansowania, ale też wymaga poprawy organizacyjnej, na przykład cyfryzacji pewnych procedur. To, co Państwo być może już widzą w prywatnych placówkach. Dlaczego tam część rzeczy może być zautomatyzowana, może być zinformatyzowana? Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Ja mówię o pewnych rozwiązaniach systemowych, na przykład cyfryzacji pewnych usług medycznych albo zapisów do lekarza, które możemy, już teraz są te technologiczne rozwiązania, po które możemy sięgnąć i to powinniśmy robić. Natomiast na pewno dużym takim problemem jest też brak lekarzy i tutaj zdecydowanie musimy też dofinansować tą ochronę zdrowia i wykształcić. Nie jest odpowiedzią na brak lekarzy, bo średnio wykształcić 54 tutaj postulujemy również wykształcenie dodatkowych 50 tysięcy lekarzy, w tym również możliwość zatrudnienia z zagranicy lekarzy, ponieważ taką mamy rzeczywistość. Nasze społeczeństwo się starzeje. Pozwolę panu Krzysztofowi odnieść się do problemu służby zdrowia. Tak, niewątpliwie kwestia służby zdrowia w Polsce to jest problem, który nawarstwiał się od dekad tak naprawdę, nie od kilku lat i cieszę się, że tutaj akurat w tej wypowiedzi nie atakuje pani akurat tego rządu za to, że jest pewna sytuacja, która wymaga naprawienia i która wymaga kolejnych inwestycji. My te inwestycje poczyniamy. Są też próby zreformowania służby zdrowia, chociażby sieci szpitali i inne inicjatywy, które podejmuje minister zdrowia. Nie twierdzę, że wszystko idzie szybko i odpowiednio dynamicznie, ale mam nadzieję, że ta najbliższa... To jest największy problem państwa. Tak, i to też temat, który dominuje dzisiaj w debacie publicznej w bardziej znaczącym stopniu. I wie pan, kiedyś wszystko dzięki państwu. Tak, to już ustaliliśmy. Temat funkcjonuje. Tak, ale faktycznie, jak organizowałem nawet spotkanie w mniejszej miejscowości, zdecydowanie takiej w sołectwie i tam były dyskusje o tych wszystkich drogach, o jakichś tam innych sprawach bieżących, ale największym problemem, który zdominował całe spotkanie, był brak pielęgniarki w tej miejscowości. I faktycznie mamy problem z tym, że osoby, które mieszkają daleko, które też są starsze, raz, że są wykluczone komunikacyjnie, ale również medycznie, mają utrudniony dostęp do lekarza. Na pewno w najbliższych latach będziemy te inwestycje w służbę zdrowia w większym stopniu realizować i będziemy tą służbę reformować. Ja tylko się jeszcze odniosę do tego, czy prywatna, czy publiczna. Ona przede wszystkim musi być sprawna, musi być powszechna, każdy musi mieć do niej równy dostęp. I przykład chociażby szpitala powiatowego w Radomsku pokazuje, że da się zarządzać dobrze służbą medyczną, że da się stworzyć placówkę, która pierwotnie była skazana na niepowodzenie, a dzisiaj obsługuje naprawdę ogromną liczbę wydziałów, która obsługuje mieszkańców kilku okolicznych ościennych powiatów. I myślę, że tym pozytywnym przykładem też trzeba wdrażać to w pozostałych miejscowościach. Okay, drodzy Państwo, to tyle o służbie zdrowia, zostawiam ten temat. W programach Państwa ugrupowań, nie tylko zresztą we wszystkich, bardzo wiele czytamy o pomocy najsłabszym, bardzo wiele czytamy o tym, co ugrupowania chcą zrobić dla seniorów, dla dzieci, dla młodzieży, dla edukacji.
Niewiele czytamy o tym, co oferujecie dla klasy średniej. O to chciałbym zapytać. Jakie rozwiązania przedstawicie dla przedstawicieli klasy średniej, tej, która w ostatnich latach chyba dość mocno była zaniedbana. Tak było, panie Krzysztofie? Od pana zaczniemy? Nie wiem, czy była zaniedbana, bo wiele tych programów, które wprowadziliśmy... Kierowanych do osób ubogich. No do ubogich, ale nie tylko, bo tutaj to już jest jako symbol tych minionych 4 lat, no ale trudno się nie odnosić. 500+, no to nie jest tylko najubożsi, to są wszystkie po kolei warstwy, tak, które funkcjonują. Ale ale w tym programie dla klasy średniej? No chociażby, znaczy my mamy problem z tym, że jednak w Polsce jeszcze się ta klasa średnia na tyle nie wyodrębniła spośród pozostałych klas. Zdefiniujmy tak jako tę grupę ludzi, która średnia zarabia... Średnia krajowa i w górę. Średnią krajową właśnie płaci podatki. No tak, no to jednym z tych propozycji jest to, żeby tą średnią krajową, minimalną pensję podnieść i de facto... Minimalna to nie jest dla tej grupy zarabiających. Dla tej grupy lepiej sytuowanej, która płaci duże podatki, dzięki którym są wpływy do budżetu. Tych, którzy według chyba napędzają całą... Kadra menedżerska na przykład, urzędnicy wyższego szczebla, przedsiębiorcy. Co dla tej grupy? No to tutaj wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii już wdrożyliśmy całą masę projektów, które gdzieś są odpowiedzią na poszczególne ich zapotrzebowania. Jeśli mówimy o przedsiębiorcach, to jest chociażby pakiet małych i średnich przedsiębiorstw, to jest wprowadzenie ograniczania biurokracji, ograniczanie digitalizowania danych, czyli nie dokumenty, nie papiery, ale powiedzmy więcej elektroniki w tym wszystkim, tak jak to idzie. Jeśli chodzi o klasę średnią, na pewno musimy iść w informatyzację, chociażby tutaj, jak wspominaliśmy, służby zdrowia, ale również usług publicznych. Musimy maksymalnie otworzyć urzędy publiczne do załatwiania poszczególnych spraw. Musimy usprawnić procedury, musimy je skrócić przede wszystkim. Dla klasy średniej, czy dla wszystkich klas, no, realizujemy te wszystkie inwestycje drogowe, które na ten moment, chociażby w województwie łódzkim, mają miejsce. Znaczy, my mamy pakiet dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o małych przedsiębiorców, no to jest ta... uzależnienie, liniowy ZUS, czyli aby przedsiębiorcy nie płacili tego ZUS-u 1430 ryczałtem, tylko mogli płacić mniej, ale to rzeczywiście to być może nie odpowiada na pana pytania, ponieważ to chodzi o małych przedsiębiorców. Natomiast mamy też w swoim programie, przede wszystkim my stawiamy na innowacje, ponieważ doświadczenia krajów z Unii Europejskiej pokazują, że można. I to jest na przykład przykład Finlandii, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu była no, zacwanym krajem. Natomiast oni postawili na innowacje i my również przeznaczymy 3,5 miliarda złotych rocznie na innowacje. Tutaj państwo przejmie połowę ryzyka inwestycyjnego, jeżeli chodzi o innowacyjne projekty przedsiębiorstw. Dlaczego tak robimy? Dlatego, że w tej chwili Polska bazuje na niskich kosztach pracy i niskich cenach surowców. Ten potencjał tego wzrostu gospodarczego na podstawie tego właśnie, on się już właściwie skończył. Jeżeli chcemy przejść do następnego etapu rozwoju naszego kraju, jeżeli chcemy dalej, żeby nasz kraj się rozwijał i rosły również płace, my musimy zainwestować w naukę i musimy zainwestować w innowacje. I to jest pierwsza rzecz. Natomiast druga to oczywiście, państwo musi traktować przedsiębiorcę jako partnera, a nie jako potencjalnego przestępcę. Jeszcze chyba takiego rządu nie było. To nie tylko przedsiębiorcy. To nie tylko przedsiębiorcy. Druga rzecz. My nie dzielimy Polaków na lepiej i gorzej sytuowanych, ponieważ nasz program jest chociażby czyste powietrze, tak? Czy brak smogu. To jest niesamowity problem, również tu w Mardomsku, w Piotrkowie, w Tomaszowie Mazowieckim. To jest coś, co nie zostało rozwiązane od lat, a to tak naprawdę jest bardzo dużym problemem dla wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś jest dobrze, czy źle sytuowany. Tak? To samo ochrona zdrowia i to samo edukacja, to również inwestycje w naukę. Także nie można tu powiedzieć, że tylko są pewne punkty programowe dedykowane tylko jednej grupie społecznej. One są dedykowane wszystkim Polkom i Polakom. No i tym akcentem musimy skończyć, tym, że programy polityczne obu ugrupowań są dedykowane wszystkim Polakom i wszystkim Polkom. Dziękuję Państwu za udział w naszej rozmowie. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej rozmowie. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.
Gratuluję, dziękuję. Dziękuję, gratuluję również.